na grafice węgierską. Ktoś im musiał po drodze pootwierać parę szlabanów. Jak to się stało, że się znaleźli na tej węgierskiej granicy? Kto ich woził? Tak? Jest to operacja. Operacja wojenno-propagandowa. Ktoś tych ludzi ekspediuje do Europy. I nie wiem, proszę Państwa, czy to towarzysze amerykańscy z żydowskimi, czy to Moskale, bo to też jest ciekawa hipoteza. Może Moskale postanowili się odkuć i odwinąć za wojnę ukraińską, prawda? Tu Amerykanie z Żydami ich, jakby to powiedzieć, narobili im kłopotu w bliskiej zagranicy na Ukrainie. W związku z tym może Moskale kombinują, to my im teraz poślemy nadwyżkę tych uchodźców i zobaczymy, co zrobią. Różne mogą być kombinacje. Zwracam tylko uwagę na to, że to z całą pewnością jest operacja wojenno-propagandowa. Pokazują nam w telewizorze tych uchodźców, no, których 3/4 to są tacy na oko całkiem nieźle odżywieni mężczyźni. Tak? I my mamy wierzyć na słowo tym gazetom i tym telewizorom, że to na pewno są jacyś zgnębieni uchodźcy, wszystko. No dobrze, jeśli nawet oni mają bliżej różnych swoich dobrych współwyznawców i pobratymców. Czemu na przykład w Arabii Saudyjskiej nie pobudują obozów dla uchodźców? Tam by mogli zbudować takie obozy, żeby były baraki złotą dachówką kryte. I bliżej, do Arabii Saudyjskiej bliżej. Czemu nie tam? Czemu koniecznie Węgry, Niemcy, Polska? Jest to operacja. Jest to operacja. Jesteśmy wkręcani. Jaki cel tego wkręcania? No, to jest oczywiście operacja na skalę większą. Nie chodzi tylko o Polaków. Chodzi w ogóle o ostateczne rozwalenie cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej na tym kontynencie. U nas praktycznie może to mieć bardzo konkretne, zgubne konsekwencje. Nie trzeba wcale miliona, nie trzeba wcale 100 000 tych uchodźców. Wystarczy, wiecie Państwo, w Oławie jeden tutaj taki barak i będziecie mieli natychmiast kanwę dla szeregu reportaży, newsów telewizyjnych, no bo natychmiast z takiego sąsiedztwa wynikną niesnaski, nieporozumienia, które można wygenerować. Po prostu można sprokurować tak zwane problemy społeczne. Incydenty, nie daj Boże, krwawe. Nie daj Boże, krwawe, ale może się to stać. I wiecie Państwo, co wtedy będzie? Wtedy będzie inny temat grzany w telewizji ruskiej, francuskiej. Będzie o tym, jak to Polacy sobie nie radzą. Polacy niecywilizowani, rząd nie kontroluje sytuacji, potrzebna jest kuratela. Potrzebne są, kto wie, może nawet jakieś wojska rozjemcze, jakieś międzynarodowe siły. I przed oczyma duszy mojej widzę taką konsekwencję tego, że będziemy mieli, tutaj będą chodzić patrole w niebieskich kamizelkach ONZ-u, będzie Rusek z Holendrem będą chodzić i będą cywilizować i zaprowadzać pokój tutaj w Polsce. I to będzie właśnie decydująca faza konstytuowania się na naszym terytorium kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym. Tak być może, dlatego uważajmy. A teraz wrócę do tego brania was pod włos na sentymenty katolickie. Otóż, pamiętajcie Państwo, jest tradycyjna, katolicka, jasna nauka o obowiązkach stanu. Każdy katolik, mówiłem wyżej o tym, jakim wielkim skarbem naszej cywilizacji jest kategoria naszego bliźniego. Jesteśmy winni naszemu bliźniemu troskę, którą przejawia dobry Samarytanin. Mamy naszemu bliźniemu nadstawiać drugi policzek i przebaczać 77 razy. I to wszystko prawda. Do tego jesteśmy wezwani. Ale pierwsza rzecz. My jesteśmy wezwani do tego indywidualnie. Ewangelia nie propaguje światopoglądu kolektywistycznego i nie ma w Ewangelii projektu narzucania jakichś kwot dobrych uczynków. Tak?
Na hektar, czy kilometr kwadratowy, czy na głowę mieszkańca. Ile dobrych uczynków? Nie ma czegoś takiego. Ewangelia jest wezwaniem do indywidualnego sumienia ludzkiego apelującym, ale nie ma na szczęście w katolickim projekcie takiego sprzęgła, którym byśmy mieli tę dobroczynność wymuszać. No i nauka o obowiązkach stanu, czyli owszem, naszemu bliźniemu mamy przychylić nieba, zatroszczyć się, podnieść z ziemi, opatrzyć rany, ale nie jest potworem moralnym polska matka, która najpierw nakarmi swoje dzieci, a potem dopiero dzieci sąsiadki. Nie jest wcale potworem Polak, który się zatroszczy najpierw o to, żeby u niego w domu wszyscy byli oprani i ubrani, a potem dopiero się będzie zajmować innymi. I w związku z tym spokojnie. Polska ma naprawdę wiele takich dzieci, które troski potrzebują. Ma Polska takie polskie dzieci w Kazachstanie? Ma Polska takie polskie dzieci na Ukrainie płonącej? Tam są Polacy. I nade wszystko, proszę Państwa, ja przypuszczam, że tutaj na miejscu w Oławie macie sporo takich rodzin, które mają takie problemy z tym, żeby związać koniec z końcem, że obawiam się, że niektórzy ojcowie rodzin gotowi są nawet przejść na islam, żeby tylko ten 1000 euro dostać miesięcznie, który władza ludowa z naszej kieszeni obiecuje, bo komisarz eurokołchozowy tak kazał, prawda? To ma być, no tak, mają być standardy spełnione, 1000 euro się należy i ma władza zadbać o to, żeby pracę dostał taki człowiek, pracę tak intratną, żeby się dało z tego utrzymać rodzinę. No to ja się zgłaszam, bo ja jestem permanentnie jako reżyser, prawda, niezatrudniony. Ja tylko od czasu do czasu jakieś dzieła wykonuję. Jeżeli się można gdzieś zgłosić w Eurokołchozie i tam będą dawać 1000 miesięcznie, super, świetna perspektywa. Żarty żartami, ale proszę Państwa, problem, nie ma problemu imigrantów. Nie ma problemu imigrantów, jest problem eurosocjalny. W dawnych czasach, kiedy jeszcze świat nie stał na głowie, od przybytku głowa nie bolała. To, że więcej ludzi przybywało, na przykład do księstwa Oławskiego, to nie było problemem. Władcy rozglądali się za tym, skąd by tutaj wziąć ludzi. No po najazdach tatarskich, prawda, w XIII wieku na prawie niemieckim osiedlali się i w miastach, i wsiach zakładali te wsie ludzie. Głowa od tego nie bolała. Problem robi się wtedy, kiedy jest socjal, to znaczy obietnice bez pokrycia. To znaczy wtedy, kiedy się wszyscy mamy zrzucić pod przymusem fiskalnym, prawda, egzekwowanym przez policjanta, mamy się zrzucić na to, żeby władza mogła przejawiać właśnie taką scentralizowaną troskę. Jest to pic na wodę, fotomontaż, nabieranie gości, nie dajcie się Państwo w to wmontować i nie martwcie się tym, że nawet niektórzy nasi pasterze są nie w pełni zorientowani. Tak? Oni nie zawsze odrobili lekcje z historii, oni może mają bardzo dobre chęci, ale mają jakiś właśnie brak orientacji przejawiają w tych realiach politycznych i czasem się zanadto spieszą z tym, żeby ułagodzić lewiatana. To znaczy tak jakby z góry deklarowali różne rzeczy, tak żeby w telewizji i Gwiazda Śmierci, żeby złego słowa nie powiedziała. Nie martwmy się o to, co tam Gwiazda Śmierci napisze. Zdycha ten lewiatan, zdycha. Tak jak przestaną dostawać ogłoszenia płatne spółek Skarbu Państwa, to zaraz schudną, nikt ich już czytać nie będzie. Także kto dzisiaj ulega terrorowi Gazety Wyborczej i się martwi o to, co tam napisali albo napiszą jutro, to po prostu jest nie dzisiejszy. To się kieruje jakimiś przesłankami nieaktualnymi, prawda? Proszę Państwa, wypowiedziałem więc podstawy i ogólny zarys programu wyborczego, Komitetu Wyborczego Szczęść Boże. Wiara, rodzina, własność mają być w Polsce bezpieczne. Uwaga, Polska ma istnieć.
Niektórzy wzruszą ramionami. Co to znaczy? No istnieje. Nie. No właśnie przemawia do was komisarz eurokołchozowy i okazuje się, że nie ma suwerennego państwa polskiego. Bo wszyscy traktują to jako rozkaz do wykonania. A więc Polska ma istnieć. Suwerenność Polska ma być odzyskana. To, cośmy z niej stracili. Tak. Rzucę takie hasło, proszę państwa, z lekka zmodyfikowane. Polska przede wszystkim dla Polaków. Przede wszystkim dla Polaków. Jeśli Polska będzie dla Polaków, to i innym, przyjezdnym, dobrze się tu będzie powodziło. Ale nie może być Polska dla innych przyjezdnych kosztem Polaków. Na to się umówmy. I nie ma w tym żadnej agresji, żadnego resentymentu. To po prostu właśnie są obowiązki stanu. Mamy obowiązki wobec naszego kręgu rodzinnego, narodowego. Tak, owszem, Pan Bóg stworzył narody. Pan Bóg stworzył narody. Nie stworzył nas jakimiś przezroczystymi takimi, prawda, białymi kartami niezapisanymi. Nie. Rodzimy się w pewnym kontekście religijnym. Chwała Bogu, to jest wielkie dobrodziejstwo, że nie musimy siebie wynajdywać sami. Nie musimy prochu wymyślać w swoim życiu. Rodzimy się w kontekście rodzinnym, narodowym. No i cóż, i dlatego gwiazda śmierci atakuje te trzy naturalne, przyrodzone środowiska, w których żyjemy. Rodzina jest obiektem ataku, naród jest celem i Kościół, wiara święta katolicka jest celem. Nie ma co nad tym wydziwiać. Wszystko to już było, trzeba się tylko ogarnąć, cenić siebie, szanować to, co nam Pan Bóg podarował i w przestrzeni geograficznej, jak powiedziałem, działka numer jeden na globusie, skarby w tej ziemi, niezmierzone, niepoznane jeszcze skarby. To tylko wiemy o tym ułamek, prawda? I trzeba szanować siebie w czasie, to znaczy trzeba szanować tradycję. Takie wmawianie ludziom, że wszystko to, co wczoraj wymyślone, to na pewno będzie lepsze od tego, co tam, prawda, ci starzy i niemodni. Nie, temu nie ulegają. Bardzo państwa proszę o pomoc w tej akcji, która umożliwi nam dotarcie z tym prostym programem do ogółu naszych rodaków i dotarcie z tym prostym przesłaniem do tych, którzy bezprawnie nami rządzą. Bo trzeba, żeby ktoś wreszcie powiedział im dość, nie, dalej tak nie będzie. Wiecznie tak żyć nie chcemy i nie możemy. Proszę państwa o pomoc w zbiórce podpisów jeszcze przez 3 doby. Jeszcze przez 3 doby i nie więcej. Proszę zebrane podpisy dostarczać hurtowo, masowo do Łukasza Fomicza i jego przyjaciół, kolegów, koleżanek. Ważne, żeby te podpisy dotarły, no bo właśnie trzeba wykupić los na loterii. No a potem, po rejestracji list kandydatów, mamy przed sobą do stoczenia następną bitwę, to znaczy mamy kampanię wyborczą. Ale to będzie już sama frajda, to znaczy właśnie już będziemy mieli mikrofon, już będziemy mieli czas w okienku telewizyjnym, no i daj Boże także inne środki i możliwości się pojawią. Bardzo państwa proszę o zaangażowanie w tę akcję na wszystkich etapach. No i oczywiście nie kończymy 25 października, tylko idziemy dalej po całą Polskę. Chcemy bowiem Polski, a nie produktu polsko-podobnego. Chcemy suwerennego państwa polskiego, chcemy wielkiej Polski wolnych ludzi, a nie jakiegoś księstwa warszawskiego, nie jakiegoś rezerwatu indiańskiego dla Polaczków, prawda? Nie, chcemy mieć państwo. I to jest dobra wiadomość dla Polaków, że to jest osiągalne, bo zobaczcie, jak się mylą szyki wroga. Im się to też wymyka spod kontroli, tym tam naczelnikom eurokołchozu. To jest sytuacja taka, w której właśnie dżinów z butelek nawypuszczali już tyle, że się sami w tym nie mogą połapać. I dlatego nie martwcie się państwo, że
że Polska jest niemożliwa, że musimy się komuś sprzedać, bo niektórzy tak uważają, że koniecznie trzeba się komuś sprzedać. Jestem zdania, że czas jest trudny, wojenny, ale jednocześnie szanse tak wielkie jak nigdy za naszego życia. Trzeba wykorzystać ten moment. Bardzo proszę o pomoc. Bardzo, bardzo dziękujemy. I teraz to, co jest, co wyróżnia spotkania z Grzegorzem Braunem, prawdopodobnie Państwo wiedzą, czym jest kwestia, mianowicie na spotkaniach, czy też z partią rządzącą, czy też z największą partią opozycyjną, nie ma tego elementu. Nie można zadać pytania osobie, która do Państwa przyjeżdża i nakłania do tego, żeby na nią zagłosować. Tutaj to pytanie można zadać i spodziewać się, że w obrębie żelaznej logiki dostanie się odpowiednią odpowiedź. Więc mamy chwilkę na pytania. Już kilka jest zgłoszeń. Pan w ostatnim rzędzie jako pierwszy się zgłaszał. Ja nie wiem, czy nie lepiej będzie, jeżeli Państwo podejdą, my podamy mikrofon i wtedy będziemy słyszeć. Tak? Tak, bardzo proszę. Rafał Kaczmarek, bardzo... Mikrofon, bardzo prosimy, żeby wszyscy. Musimy tylko uwolnić ten mikrofon, kabel. O, już, jest lepiej. Dzień dobry, Rafał Kaczmarek, bardzo dziękuję za te wszystkie interesujące słowa. I mam jedno pytanie, na które pewnie szukają odpowiedzi wszystkie osoby, które głosowały na wyborach prezydenckich na kandydatów antysystemowych. Dlaczego zabrakło wspólnej listy w wyborach do parlamentu kandydatów prawicowych, antysystemowych? Może kilka pytań, skoro Pan już podchodzi do nas i odpowiemy sobie. Poprosimy kolejne osoby, dobrze? Ja też załóżmy, że to będą trzy pytania, a potem kolejna seria. Mamy już jeszcze chwilę. Z dużą sympatią i zrozumieniem. Może się Pan przedstawić? Proszę się do Pańskich poglądów. Marek Rokicki reprezentuje to prawicę, jestem ze Zjednoczonej Prawicy, od pana Gowina, żeby była całkowita jasność. Swego czasu, i tutaj między innymi takie skromne pytanie, ośmielam się, swego czasu byłem bardzo związany z Unią, niektórzy mnie znają, polityki realnej. Pańskie poglądy bardzo wielu kwestiach ujmują poglądy. Nie będę mówił o panu, który budzi polityki realnej, bo może to zacznieć propagandowo. Nie o to chodzi. Domyślam się, że pan jest też zbliżony do tych poglądów. I to zostawiłbym. Nie będę się wypowiadał, nie chcę zadawać pytań na temat wiary, bo dla każdego jest to bardzo indywidualna sprawa. Natomiast korzystając tu z takiego oglądu, że jest bardzo dużo młodych, jestem trochę mile zaskoczony. Chciałbym dwa zdania na temat rodziny, o której pan mówił. Czy... Dobrze, dziękuję bardzo. Ja zrozumiałem to troszkę inaczej. Czy pan uważa, że to, co się w tej chwili mówi rząd nasz, mówi o przymusowym pójściu sześciolatków do szkoły. O pewnym przymusie, jeżeli generalnie chodzi o dzieci, o ubezwłasnowolnieniu rodziców. Czy pan jasno się wypowiada na ten temat, że sześciolatki, bo kiedyś pamiętam, jeszcze za PRL-u ja pamiętam, kiedyśmy mieli większą wolność, proszę mnie zrozumieć dobrze, a większa wolność. Wtedy ja mogłem wysłać swoją córkę od 6 lat, sam prosiłem. Tak, a teraz muszę. Jakie jest pana, i tu już kończę, jakie jest pana stanowisko
na temat właśnie sześciolatków. Czy zaprzestać, czy zezwolić, dobra, i tak dalej. Przepraszam. Trzecie pytanie. Piotr Grubaczyk, TV Lokalna Mini Region. Panie Grzegorzu, Piotr Grubaczyk, TV Lokalna Mini Region. Takie pytanie. To co to Państwu nazwisko nastąpi? TV Lokalna Mini Region. Telewizja Lokalna Mini Region. Przedstawiam się, kogo reprezentuję. Proszę powiedzieć, Grzegorz Braun wchodzi do Sejmu. Proszę powiedzieć, z jakimi siłami i jak Pan wyobraża sobie swoje działanie w Sejmie, z jakimi siłami w Sejmie. Proszę tak wybiec do przodu, jak to by wyglądało, gdyby się udało. Tak więc, pierwsza kwestia. Może ja tak od końca, jak by to wyglądało? No, proszę Pana. Po 25 października znajduje się w Sejmie formacja, która, proszę sobie wyobrazić, składa interpelacje poselskie na te tematy, o których tutaj dzisiaj była mowa. Proszę przynajmniej ten tutaj skromny repertuar wyobrazić sobie i Pan rozumie, że będzie to miało siłę trzeźwiącą i czyszczącą przed polem. W paru kwestiach trzeba wyraźnie powiedzieć nie. Trzeba powiedzieć nie rozmienianiu polskiej tysiącletniej tradycji na drobne w imię jakichś wydumanych ideałów rewolucyjnych, eurokołchozowych. Trzeba powiedzieć nie zatracaniu polskiej suwerenności i polskiej swoistości. Trzeba obronić Polskę przed wpychaniem jej w wojnę, a więc trzeba zadeklarować neutralność. Trzeba jednocześnie wzmacniać potencjał obronny, a więc właśnie, patrz wyżej, trzeba Polakom oddać wolność zapewniania bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim i trzeba dbać o Wojsko Polskie, a nie o Michałki, głupotki, prawda? Państwo, które się rozmienia na drobne, nie koncentruje się na tym, co należy do jego istoty. Co należy do istoty państwowości? Wojsko, policja, sądy i aparat fiskalny wystarczający do tego, żeby te trzy powyższe dało się utrzymać. A cała reszta, wszystko co więcej, od złego pochodzi. Od złego. Ruch Szczęść Boże odbędzie w szereg regionalnych konferencji, a może sejmików, których celem będzie podsumowanie akcji wyborczej i zjednoczenie sił polskich patriotów, polskich państwowców po cyklu sejmików, które za PRL-u nazwałoby się konferencjami sprawozdawczo-organizacyjnymi, odbędziemy zjazd zjednoczeniowy. Zjazd zjednoczeniowy, który będzie początkiem działania szerokiej, patriotycznej formacji, której centrum stanowić będzie frakcja wolnościowa ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych, gdyż, jak to już wyżej wspominałem, Polak nie może być wolny, jeśli nie ma pieniędzy we własnej kieszeni, więc trzeba Polakom dać odetchnąć, trzeba się im dać dorobić i z tego różne inne będą pożytki. Będzie tam skrzydło narodowe, będzie tam skrzydło ludowe, będą tam chłopi, i ziemianie, jedni i drudzy dzisiaj stojący wobec tego samego wyzwania, jakim jest zamach na tę ostatnią majętność polską, jaką jest ziemia. Ziemia porośnięta lasem i nieporośnięta lasem. No i będzie tam frakcja wolnościowców, specjalistów od bezpieczeństwa życia ludzkiego.
Bezpieczeństwo życia ludzkiego to jest bardzo ważne kryterium. Kraj, który nie szanuje tej największej wartości, kraj, w którym nie są bezpieczni najsłabsi, jest krajem, w którym ostatecznie nikt nie będzie bezpieczny. No i taka formacja, wszystkie te, proszę pana, kółka różeńcowe, małe i duże, rycerstwo Chrystusa Króla, no bo trzeba Polskę odwrócić frontem do tego, który nam podarował nasze państwo, do tego, który jest panem historii. Bo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Trzeba Pana Boga prosić o błogosławieństwo, bo Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę. I jak nie prosimy, to się nie narzuca. Więc trzeba prosić. Trzeba prosić. Rzecz jasna, ta intronizacja Chrystusa Króla to jest tak ważna rzecz, o której chcielibyśmy mówić także i na tym centralnym, najwyższym forum. No i alleluja, i do przodu, prawda? Jak się znajdziemy tam na scenie centralnej, to zaręczam panu, że to będzie nie do zignorowania, że nie da się dłużej udawać, wkładać głowy w piasek, nie da się udawać, że państwo, które właśnie zrzeka się swojej suwerenności, że jeszcze w ogóle jest państwem, nie da się udawać, że ta fasadowa demokracja coś tutaj rzeczywiście oznacza, bo jest to tylko fikcja i pozór. Nie idziemy, proszę pana, dobra wiadomość dla niektórych, dla konkurencji dobra wiadomość. Nie idziemy po 100% foteli w parlamencie. Tak? Nie idziemy. Idziemy po to, żeby zająć bardzo konkretne, wyraźne miejsce, miejsce uczciwego, rzetelnego recenzenta tej władzy, która, wszystko na to wskazuje, będzie od jesieni zajmować centralne miejsce na polskiej scenie politycznej. Ta władza również przedstawia nam się jako ta władza, to znaczy ta jedynie słuszna partia opozycyjna, prawda? O tym mówię. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Ta partia nam się przedstawia jako monopolista, depozytariusz taki wyłączny praw do patriotyzmu, polskości. No jest właśnie z tym niestety czasami nietęgo. To są te tematy, które tutaj wymieniłem. Tematy, w których nie usłyszymy głosu jedynie słusznej partii opozycyjnej. Roszczenia żydowskie, suwerenność Polski nie tylko wobec Moskwy i Berlina, ale także wobec Waszyngtonu i Tel Awiwu. Cisza jak makiem zasiał. Nikt się nie zająknie. Jestem zwolennikiem suwerennego prowadzenia spraw polskich, a nie podejścia klientelistycznego. Polska nie ma być klientem czyimkolwiek. Nie wolno polskiej racji stanu wieszać u cudzej klamki, niezależnie od tego, czy ta klamka jest umocowana w Moskwie, czy w Berlinie, w Waszyngtonie, czy Tel Awiwie. Klientelizm zawsze prowadzi do zguby. O takich sprawach trzeba mówić. Jeśli ktoś dobrze życzy tej jedynie słusznej partii opozycyjnej, tak jak ja jej dobrze życzę, bo znam bardzo wielu łebskich, szlachetnych, miłych ludzi, którzy wiążą nadzieję z tą formacją, którzy działają w ramach tej formacji. Tak, nie będę ich tu wymieniał po imieniu, żeby ich z tej partii nie wyrzucili, ale znam niejednego pisiora i osobiście. I w związku z tym szanuję i doceniam. Ale jeśli ktoś im dobrze życzy, to powinien im przede wszystkim życzyć tego, żeby w tym nowym Sejmie nie znaleźli się w osamotnieniu, w towarzystwie wyłącznie zaciekłych, nieuczciwych, bezlitosnych krytyków z jednej strony, a z drugiej strony w towarzystwie lizusów, którzy szczerze nic nie powiedzą,
Może nawet będą montować koalicję jakąś rządową po to, żeby w decydującym momencie wbić za... Przypuszczam, że pan minister Siemoniak jest picowany na takiego tutaj patriotę i że niektórzy pracują nad tym, żeby miał on zdolność koalicyjną. Po tym, jak na przykład z Platformy pan Grzegorz Schetyna odpłynie, odpiłuje jakąś część Platformy i ewakuuje swoich ludzi z tonącego Titanika. I wtedy ta niby nowa formacja będzie nam przedstawiana jako taka całkiem niezgorsza. To nawet pan Paweł Kukiz z Opola mówi, że Grzegorz Schetyna to jest jedyny państwowiec w Platformie Obywatelskiej. No krzyż na drogę. Jeśli ktoś uważa Grzegorza Schetynę za państwowca, to rozeznanie jego właśnie jest niepełne. A zatem Prawo i Sprawiedliwość pilnie, najpilniej potrzebuje tego, żeby nie robić za jedynego i zawsze najgorszego policjanta. Gra w dobrego i złego policjanta to jest podstawa każdego działania politycznego. I cóż, właśnie wchodząc do gry politycznej, niewątpliwie od takiej roli nie możemy się uchylać, zwłaszcza, że bardzo łatwo nam to przyjdzie, bo wystarczy mówić szczerze i pryncypialnie. Wystarczy mówić to, co nam leży na sercu. Mówić nie roszczeniom żydowskim, nie wyprzedaży polskiej ziemi, nie i tak dalej. I mówić tak, wierzę rodzinie, własności. Wystarczy nie wymyślać prochu, tylko być polskim państwowcem. Mamy jeszcze drugie spotkanie. Najmocniej przepraszam. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za napomnienie. Cofam się. Pytanie o przymus szkolny sześciolatków. Krótka odpowiedź. To właśnie jest doskonała ilustracja mojej wypowiedzi o tym, że władza centralna gwałci władzę rodzicielską i kwestionuje. A wara wam od procesu wychowawczo-edukacyjnego, jak tam którzy rodzice chcą przychylić nieba swojemu dziecku, prawda? Różnie bywa, wiadomo, zdarzają się sytuacje ekstremalne, ale między nami, cywilizowanymi ludźmi, to jest od dawna ustalone, że jeśli zachodzi sytuacja ekstremalna, to do sądu, ale jeżeli nie ma przestępstwa, to wara. Nic nie ma do powiedzenia urzędnik państwowy, ani niższy, ani wyższy, w tych sprawach, w których rozstrzygać mają rodzice. A pan Gowin, nie mogę się powstrzymać, bo pan tu się przedstawił jako przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy. Chciałem zapytać, kogo z kim Zjednoczonej tam w tej prawicy. Wie pan, ponieważ pan tego wilka z lasu wywołuje, to nie mogę sobie darować, żeby nie przypomnieć państwu, że ten, jakby to powiedzieć, czołowy faryzeusz polskiej sceny politycznej, ten z pierwszej dziesiątki hipokrytów centralnych, pan Gowin, ten człowiek, który robi dzisiaj za katolską ekstremę w Prawie i Sprawiedliwości, to jest człowiek, którego specjalnością jest palenie, już nie wiem, czy Panu Bogu świeczki diabłu ogarka, czy odwrotnie. Ja do końca życia nie zapomnę pana Gowina, jak 5 lat temu z trybuny sejmowej jako minister sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej rządu Donalda Tuska tłumaczył rodzinom katyńskim i nam wszystkim wmawiał, że nie było żadnych nacisków na rodziny smoleńskie w sprawie otwierania trumien zawierających nie wiadomo czyje zwłoki, jak się dziś okazuje. Ten człowiek, ten łajda, który oszukiwał, kłamał pospołu z panią premier Kopacz na metr w głąb, która swoje kłamała wtedy jako inny minister, koleżanka pana Gowina z tego samego rządu, i ten człowiek dzisiaj robi, no po prostu
Szkoda, że kąży, tak? Nie. Nie nosi, żeby było widać, że robi za katolickie konserwatywne skrzydło. Zachęcam Państwa. Róbcie kwerendę w internecie niedługo. Przeczytajcie sobie biogramy takich ludzi. I w biogramie przez Pana wymienionego polityka znajdziecie naprawdę kilka zastanawiających momentów i kilka ciekawych znajomości. Kariera polityczna Pana Gowina, którego, jak wiadomo, który nikogo i niczego nie reprezentuje, ponieważ jest jasne, że stoi na czele formacji, która nie mogłaby go wynieść do komitetu osiedlowego, tak? A co dopiero do rządu, ponieważ z całym szacunkiem dla Pana, ale potencjał nie po temu. I nagle Pan Premier Jarosław okazuje się, że czuje się w obowiązku tego człowieka wciągać do swojej łodzi i czynić z niego jednego z oficerów na mostku kapitańskim. To jest dla mnie fascynujące. Powiem szczerze, że taka mi się nasuwa hipoteza badawcza, że chyba Pan Gowin nieźle ilustruje moją tezę, iż życiem w demokracji realnej, fasadowej rządzą w istocie mafie, służby i loże. I chyba z naciskiem na to ostatnie. I tyle na temat Pana Gowina. A teraz, dlaczego nie ma wspólnego komitetu antysystemowego? Nie ma, bo, proszę Pana, krótka odpowiedź, nikt nie chce. Bo nikt nie chce, wszyscy różne rozsnuwają pozory. Przez ostatni kwartał nic innego nie robiłem, tylko starałem się współtworzyć, innych namówić na współtworzenie takiego szerszego komitetu wyborczego wyborców. Rozmawiałem z kim się dało, od Korwina do Stonogi, przez kanapę Kongres Nowej Prawicy i mniejsze kanapy i partie i partyjki. Rozmawiałem z kolegami narodowcami, z jednym panem Pawłem Kukizem z Opola nie rozmawiałem, gdyż zrobił wszystko, żeby do tego nie doszło, mimo że publicznie rozpowiadał, że już dziś dzwonię do Brauna. Oszukiwał. W tej sprawie z całą pewnością nie był z Państwem szczery. Otóż moje rozmowy w kilku rundach, zanim jeszcze ukonstytuował się, został zarejestrowany Komitet Wyborczy, szczęść Boże. Te rozmowy przyniosły pełne rozpoznanie sytuacji. Nikt nie chce. Dlaczego? No, bo nie mogą wyjść ze swojego szyldu partyjnego, bo partia tylko liczyć może na dotację budżetową. Czyli takie są horyzonty i aspiracje części. Wcale nie wszystkich, ale części. Inni mają swoje uwarunkowania, jakieś tam wewnętrzne, jakieś zewnętrzne. Na tym stanęło, że nikt nie chce. Byłem zapraszany przez kolegów, bo to głównie koledzy, na te słynne jedynki, żebym sobie wybrał, skąd tam chcę, ale żebym nie szukał szerszego towarzystwa. To znaczy, ja owszem, proszę bardzo, z Korwinem, proszę bardzo, ale nie szerzej. Bo po co nam narodowcy? Ze Stonogą? Proszę bardzo, ale nie szerzej, bo po co nam Kongres Nowej Prawicy? Na to odpowiadałem, że dziękuję za jedynkę, za propozycję, ale chciałbym szerzej. I spotkałem się z powszechną, z wszystkich tych wymienionych stron odmową takiej współpracy. Dzisiaj Państwo jesteście za 5, już za 3.12, jesteście dalej dezinformowani, łudzeni i mamieni przez niektórych z tych graczy, a także innych pomniejszych, których tu nie wymienię, bo oni dalej zbierają podpisy na jakieś listy, których nigdy nie zarejestrują. Bo na przykład powiedzieli mi już 2 tygodnie temu, że szczyt ich możliwości to będzie jakieś 10 okręgów. No to chodźcie ze mną, ale nie, oni pod szczęść Boże nie mogą. Właśnie szyld szczęść Boże tutaj też niektórych zweryfikował, okazało się, że szczęść Boże niektórym doskwiera. Więc oszukują, więc ja Państwa bardzo proszę, nie dajcie się już dłużej oszukiwać.
Dalej nie dajcie wmawiać sobie, że jest możliwy jakiś szerszy front w tym gronie, bo nie jest możliwy. Rozstańcie się z tą utopią, że za jednym stołem będą siedzieli ci tam wszyscy kandydaci, prezesi, których znacie z telewizora, bo nie będą siedzieli, bo nie wszyscy chcą. Mam czystą kartę w tej mierze. Przychodzę do Państwa, odbywszy te wszystkie rozmowy, po tym jak spotkałem się właśnie z gremialną w tej sprawie niechęcią, brakiem skwapliwości i w związku z tym zapraszam po trzy, szczęść Boże, nie tych liderów, którzy Państwa zaufanie zawiedli. Zapraszam wszystkich działaczy, wszystkich aktywistów i wszystkich sympatyków i wszystkich wyborców. Zapraszam wszystkie sieroty po Korwinie, wszystkie sieroty po UPR-ach, kongresach Nowej Prawicy. Zapraszam narodowców, zapraszam państwowców, zapraszam katolików wszelkiej maści, nawet i tych otwartych, byle nie na przestrzał. Byle nie na przestrzał otwarty. Też zapraszam. I pod szyldem szczęść Boże budujmy szeroką formację. Ona nie ma być ani sektą, ani fanklubem jakimś ekskluzywistycznym. To ma być naprawdę szeroka polska formacja polskich państwowców. Hasło Patrioci Razem. Mam nadzieję, że będzie miało pokrycie w realiach rzeczywistości, także politycznej. A wiecie Państwo, dobra wiadomość dla Was. Załapaliśmy się na pierwszy sondaż. Na pierwszy sondaż się załapaliśmy, wydrukowany parę dni temu. Gwiazda Śmierci, zdaje się, taki sondaż urządziła. I łapiemy się. Jesteśmy jednym z trzech komitetów, które należą do kategorii tak zwanych antysystemowych, które w ogóle się w tym sondażu pojawiają. I w odróżnieniu od naszej konkurencji jesteśmy jedynym komitetem, który miał 0 minut, 0 sekund w telewizjach reżimowych. Nie mieliśmy żadnego przekazu, żadnej informacji nie było na temat Szczęść Boże, tego, że w ogóle istniejemy, a mimo to uznali za stosowne, czy też może odwrotnie, nie uznali za możliwe pominąć nas. No więc skoro z niczego, mając na koncie 0 złotych, mając 0 mediów i 0 struktur na początku, jeśli notujemy taki rezultat i jeśli dobijamy do końca tej akcji podpisowej, mając bardzo poważne nadzieje na to, że rozegramy to z sukcesem, to co dopiero będzie, kiedy będziemy mieli jednak jakieś minutki w telewizorze, a co dopiero będzie, no, kiedy proszę Państwa, ten mikrofon centralny będzie nam dostępny. To myślicie o tym. A poza tym, jeśli przyjdą jakieś trudne chwile, zwłaszcza w ciągu najbliższych 3 dni tej zbiórki podpisów, o którą bardzo Państwa proszę, jak przyjdą trudne chwile, to na osłodę wyobraźcie sobie, jak w telewizorach reżimowych, w głównym ścieku, różni funkcjonariusze frontu ideologicznego, różne stokrotki z kolegami, wymawiają nazwę naszego komitetu. To sobie wyobraźcie. I myślę, że to jest, jakby nawet nie było żadnych innych, to jest jeden argument za tym, żeby zrobić wszystko, żeby KWW, szczęść Boże, wszedł do półfinału i żeby mógł zagrać o tę najwyższą stawkę. Bardzo, bardzo proszę o Państwa pomoc. Współpracę z Łukaszem Fomiczem, tę współpracę, która no właśnie teraz w ogniu walki się sprawdza, a mam nadzieję, że będzie miała długi termin ważności. Z pewnością dałbym Ci głos, natomiast naprawdę mamy spotkanie we Wrocławiu i to niebawem, dlatego nie wiem na ile się da, ale musimy to ogarnąć w 6 minut. 6 minut, czyli konkretne pytanie, żadnych dywagacji. Panie Grzegorzu, bardzo konkretna odpowiedź. Dzień dobry Panie Grzegorzu, ja mam takie pytanie. Chodzi o Ukraińców. Dziękuję. Chodzi o Ukraińców. Ukraińcy zalali praktycznie, biorąc na stały powiat, zabierają Polakom pracę, zaniżają stawki.
są w Elektroluxie, u Kucika i tak dalej, można... Jak można o tym walczyć? To jest tragedia normalna. Wszędzie wyjadą wszyscy na zachód. Dziękujemy. I mnie nadal. Panie Grzegorzie. Czemu tak się dzieje? Dlatego, że koszta pracy, legalnej pracy w Polsce są zawyżone. Są zawyżone przez władzę centralną. Właśnie to nazywam uciskiem fiskalnym i talmudyzmem biurokratycznym. Bardzo trudno jest normalnemu Polakowi dać pracę rodakowi. To jest trudne. No i z tego powodu powstaje popyt na siłę roboczą, mniej kłopotliwą, tańszą, prawda? Nie ma rozwiązania na skróty, trzeba po prostu Polskę wyzwolić z socjalizmu. Tego socjalizmu postsowieckiego i neoeurosowieckiego. Trzeba Polskę wyzwolić i wtedy i dla Polaków tutaj pracy nie zabraknie i mam nadzieję, że Polska, polski interes tak się zakręci, że będziemy się rozglądali za rękami do pracy. Trzeba Polaków wyzwolić. Dobrze, prosimy o drugie pytanie. Muszą być dwa pytania jeszcze, ponieważ zobowiązaliśmy się do tego, kontroluję sytuację. Natomiast prosiłbym bardzo, bo Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że właśnie tym takim rzutem na taśmę musimy dozbierać te 5000. Gdy Państwo wychodzą wcześniej, bo są jakieś zobowiązania pewnie związane z pracą zawodową czy też w domu, bardzo prosimy zabrać listę i przynieść ją do Pani Doroty Świętej. W poniedziałek Pani Dorota będzie czekała na takie listy w PCK tutaj w Oławie na 11 listopada 25. Dobrze? Czyli można w poniedziałek te listy jeszcze dowieść, wypełnić przez weekend i to Pani Doroty w poniedziałek przynieść. Krótkie pytanie. Michał Blatów, Fundacja Tradycji Miast i Wsi i Stowarzyszenie Koliber. Ja mam do Pana takie pytanie, ponieważ dzisiaj partia Razem już zebrała 20 okręgów. No wszystkie pozostałe, znaczy wszystkie antysystemowe komitety i partie, no w sumie tak łącznie z Panem, to tak niewiele więcej niż te 20 okręgów zebrały. Całkowicie mówię, całkowicie nie ten. No i teraz mam pytanie, czy to ma dalej jakikolwiek sens wystawiać tyle rozdrobnionych tych, czy nie lepiej po prostu zająć się taką pracą u podstaw, jak no staramy się działać również w porozumieniu z ONR-em, z Kolibrem. No we Wrocławiu staramy się trzymać daleko od polityki, no ja wiem, że tam Pan do Pana Kryskanta ma jakiś uraz, natomiast staramy się działać razem. Chyba odwrót? Nie. Chyba odwrót? Nie wiem, to jest nie bardzo rozwiązujące. Panie kolego, młodzież radykalna, Koliber i deklarują apolityczność? Pan tu chyba wpadł przed chwilą. Pan chyba nie słuchał tego, o czym ja mówiłem wcześniej. Panie kolego, jak to jest możliwe, że organizacje programowo najcudowniejsze polskiej młodzieży, Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Szermierze Wolności Gospodarczej, że sami się wyautowali, sami się posadzili na jakiejś ławce rezerwowej, tak? I chcą rozmawiać, ale o wyborach, które będą w grudniu po południu za 4 lata, jeżeli w ogóle jeszcze będą w Polsce jakieś wybory. To jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Tragiczne nieporozumienie. Panie kolego, do roboty. Jest akcja podpisowa. Tak, jest akcja podpisowa, no ale zbieracie na jakieś, rozumiem, 5 różnych komitetów, właśnie łudzicie i mamicie ludzi, zbieracie na jakieś komitety, które nawet wcale nie mają zamiaru zebrać tych podpisów, więc już dłużej tego nie róbcie. Jest nie za 5, tylko za 3, 12. Zapraszam do współpracy. Zapraszam Pana, skoro Pan jest pod szyldu Koliber, zapraszam Pana i Pańskich kolegów, koleżanki, zwłaszcza jest niedosyt koleżanek jest, prawda, w polityce. Więc zapraszam do tego, żebyście współtworzyli wolnościową frakcję pod szyldem Szczęść Boże na zasadach Waszej pełnej autonomii. Wasi liderzy z przyczyn, w które nie wnika. Uwarunkowań albo wewnętrznych, albo zewnętrznych, albo jedno i drugie popełniają fatalne błędy. I Koliber, i ONR kwartał zmarnowały na wysiadywanie w poczekalni u pana Pawła Kukiza.
razem z całym ruchem narodowym wyautowaliście się, panowie, wysadziliście się w powietrze. Wasi liderzy popełniają seppuku drewnianym scyzorykiem. Po prostu nie można patrzeć na to. Nie można na to patrzeć, bo to jest marnowanie dorobku. Proszę państwa, Marsz Niepodległości Centralny Warszawski, rozmieniony na 2,5 jedynki u pana Kukiza. Tak? Dopuścić do tego, żebyście byli rozgrywani w ten sposób, że siedzicie w poczekalni, pod warunkiem, nie wyrzucają was z tej poczekalni, pod warunkiem, że trzymacie gębę na kłódkę, nic nie mówicie, chowacie szyldy swoje głęboko pod łóżko i wtedy może cesarz, który po polu żyje w zakazanym mieście, nikt go nie widział, ale ma swoich mandarynów, może pod koniec wybierze łaskawie kogoś na swoje listy. To jest, proszę pana, głupia polityka. Wasi liderzy się nie sprawdzili, dlatego zapraszam pana, ale już nie zapraszam tych ludzi, którzy was wyprowadzili na takie manowce. Powtórzę, z tradycjami i zasłużone organizacje z dorobkiem wysadzili w powietrze. Sami się zdemontowali. Oglądajcie to. Przyglądajcie się temu, co się wydarzyło, nie po to, żeby się pastwić nad nimi, Bóg z nimi, ale po prostu wy nie popełniajcie tego błędu. No jak, jeszcze raz powtórzę, młodzież najcenniejsza, młodzież najbardziej ideowa została skanalizowana przez swoich liderów, którzy de facto zabraniają im aktywnego udziału w tej akcji wyborczej. To znaczy co? Naprawdę pan zamierza przez 4 lata teraz się spotykać z kolegami i rozmawiać o wyborach 2019? Nie, nie zamierzam. Jest jeszcze akcja wyborcza 2015. Nie zamierzamy. Zapraszam. Dobra. Zamierzamy otwierać domy kultury, tak jak to zrobiliśmy w Rzeszowie. Domy kultury. Oni zamierzają otwierać domy kultury. Proszę państwa, świat się kończy. Młodzież radykalna i liberalna zamierza otwierać domy kultury. Koledzy. Apeluję o rozwagę. Jakie domy kultury? Chce pan tutaj jakiś neo-PRL budować? Nie w domach kultury jest siła. Siła jest w polskich domach. Tam, gdzie są domostwa Polaków, gdzie są polskie dwory, gdzie są polskie sklepy, tak? A domy kultury to jest jakiś, to jest relikt myślenia etatystycznego i ja jestem przerażony tym. I proszę pana, niech pan się prywatny. Utrzymuje się z prywatnych dachów. Więc... A to brawo. Jak prywatny dom kultury, to brawo. Zwracam honor. Ale, panie kolego, zapraszam najserdeczniej pod szyld Szczęść Boże, ale jednak odsyłam pana do poprawki i no naprawdę nie ma czasu na wyciąganie wniosków przez następne 4 lata. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, tak jak obiecałam. Szczęść Boże Panie Grzegorzu, Szczęść Boże Państwu. Chciałbym zadać pytanie odnośnie pańskiej poprzedniej profesji, odnośnie reżyserii. Ponieważ był pan reżyserem nie tylko filmów dokumentalnych, ale słyszałam, że czytam, że z tego czasu reżyserował pan, także był taki serial obyczajowy Warto Kochać. Więc takie moje pytanie mam do pana. Czy jednak no troszkę pana nie smuci fakt, że Polska jako kraj katolicki najpierw reżyserował na szerszą skalę na przykład filmu o życiu Pana Jezusa. I czy nie byłby Pan gotów podjąć się reżyserii tego filmu? A drugie moje pytanie odnośnie następnego filmu. Mówił Pan w wywiadzie dla Opcji na Prawo na przykład, że Polska powinna sięgać do głębszych tradycji myśli politycznej, które nie odnosi się tylko do międzywojnia czy II wojny światowej, ale także do XIV wieku, do myśli Pawła Włodkowica i tej słowa ze Skarbimierza, z niego później szerszego średniowiecza. Zatem czy nie byłby pan w stanie dla przykładu wyreżyserować takiego filmu bądź serialu, który by opowiadał albo o Pawle Włodkowicu, albo o Stanisławie ze Skarbimierza, albo o Władysławie Jagielle, o świętej królowej Jadwidze, czy na przykład o Kazimierzu IV Jagiellończyku, albo o Władysławie III Warneńczyku. Powiedzmy sobie szczerze. Zresztą gdyby nie te korzenie XIV-XV wieczne, to by właściwie no, być może powstania warszawskiego by nie było, nie bylibyśmy na lewo nawet w jakiej stronie jesteśmy. Dziękuję. Nie wiem, jak panie Grzegorzu pan to zrobi, ale jest minuta. Proszę pana, bardzo sobie cenię moje doświadczenia reżyserskie.
reżyserskie, praca w fabryce telenoweli, którą miałem w jednym sezonie i drugim, to jest jedno z najcenniejszych moich doświadczeń reżyserskich i chwała Bogu, że to się zdarzyło. Filmy dokumentalne, których bywałem autorem, cieszę się, że zatoczyły jakieś szersze kręgi. Wszystkie z tych tematów, które Pan tutaj podrzuca, proszę Pana, powiem tak, no bardzo chciałbym obejrzeć filmy na te tematy i bardzo mnie martwi i mnie rzi to, że Polacy oglądają dzisiaj w telewizorze osmańską propagandę Wspaniałe stulecie. Wolałbym, żeby to Turcy oglądali w telewizorze jakiś kolorowy remake Pana Wołodyjowskiego. Wolałbym, żeby tak było. Ale właśnie, proszę Państwa... O Sowieckim lepiej. A zalicz tylko dla grzeszników Pan Bóg rozkosze stworzył. Trzeba brać wzór. Między innymi polscy politycy powinni przyglądać się temu, jak Turcja odbudowuje swoje imperium, co wcale nie jest dobrą nowiną dla nas, katolików, ale jest faktem politycznym. Próżnia, jaka się wytwarza, odcinanie własnych korzeni przez Eurokołchoz, to powoduje, że Turcy mogą śmiało myśleć o restytucji swojego imperium. I w ramach otuliny propagandowej tego projektu imperialnego serwują całemu światu taki serial, że nawet i Państwo oglądacie, prawda? Do tych wzorców powinniśmy dociągnąć. Zgoda, jak rozumiem, na ostatnie pytanie na 30 sekund. Dziękuję bardzo. Damian Adamczyk reprezentuje grupę prywatnych przedsiębiorców, producentów z branży typowo inżynieryjnej. Mianowicie moje pytanie brzmi, w jaki sposób, jaki ma Pan pomysł na regulację rynku celnego i prawa celnego, aby szajs chiński nie zalewał Europy, a przede wszystkim Polski? Abyśmy my, po prostu polscy producenci dóbr, mogli śmiało konkurować na rynku europejskim z Chińczykami. Bo jesteśmy w stanie, jeśli chodzi o technologię, pomysły, naszą wiedzę, nie mamy szans ze względu na po prostu na prawo i na politykę. Dziękuję bardzo. Ależ proszę Pana, mamy ogromne szanse. Słyszał Pan o tym, że polska młodzież po raz kolejny wygrała konkurs amerykański na projektowanie i wykonanie takiego łazika marsjańskiego. I to robią, no nie powiem dzieciaki, bo to już, prawda, dojrzali młodzi mężczyźni, ale właśnie takie cuda robią. Wiadomo, że to Polak zaprojektował ten wózek, który jeździł po Księżycu w programie Apollo, prawda? Polacy nie gęsi. Polacy potrafią nie chiński szajs zrobić, tylko potrafią zrobić polskie cuda. I jestem, proszę Pana, wielkim optymistą. Jak Pan użył słowa regulacja, to ja na to w duchu odpowiedziałem deregulacja. Deregulacja. My z całą pewnością jesteśmy narodem wyjątkowo łebskim. Z tego tytułu mamy też poważne obowiązki, bo wiadomo, jak będzie się rozliczał każdy człowiek na tamtym świecie, jak będzie rozliczany z talentów, które zmarnował. Polakom tych talentów nie brakuje. Nie boję się o polską przedsiębiorczość, bo proszę Pana, spójrzmy na to w ten sposób. Jeśli polski przedsiębiorca wybiera na przykład emigrację do Londynu po to, żeby stamtąd prowadzić działalność gospodarczą, to co dopiero będzie, jak w Polsce przywrócimy prawdziwą wolność, prawda? Bo przecież Brytole też nieźle mają zabawioną sytuację. Też sobie nagrabili, prawda? Też ich własna poprawność polityczna zżera. Mają problemy i z socjalem, i z imigrantami, i tak dalej, i generalnie mają tam postprotestancki zamordyzm. Ale ciągle ten postprotestancki zamordyzm to jest więcej wolności niż u nas. A zatem wracajmy do korzeni, raczej deregulacja niż regulacja i jestem pewien, że wie Pan co, tak to widzę. Wolność gospodarcza w Polsce i za chwilę zaczniemy wykupywać te wszystkie Van Goghi i Picassy, które są w tych japońskich sejfach pozamykane. Wie Pan, za chwilę nie będziemy mieli co zrobić z tą forsą i będziemy inwestowali w kolekcjonerstwo dzieł sztuki światowej rangi, jeśli tylko przywróci się Polsce wolność gospodarczą. Jestem o tym święcie przekonany. A skarby naszej ziemi pozwolą nam podnieść się i odpalić naszą gospodarkę, tak jak się to stało na przykład z Norwegią, po tym, kiedy zaczęli wiercić ropę.
prawda? To są rzeczy, bo niektórzy martwią się, że mamy takie długi i że jesteśmy tak bardzo zapóźnieni, że nie mamy tych pieniędzy na start. Otóż te pieniądze na start są w polskich głowach i w polskiej ziemi. I jedno i drugie trzeba wykorzystać i po prostu trzeba doprowadzić do tego, żeby rząd warszawski, którego nie nazywam polskim, żeby nie uciskał Polaków. Tylko i aż tyle. A Polacy nie gęsi, radę sobie dadzą i szczęść Boże życzę Państwu. Bardzo dziękuję za gościnę. Nie, 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 nie.